No witam. Jest 3 dni do ciszy wyborczej. No nie jest źle. Nie jest bardzo źle. Ale nie trzeba się tym przejmować. Trzeba znaleźć sobie jakiś powód do radości. O! No i jedziemy dalej. Tak, Duda na pewno wygra. To już jest przesądzone. Oni wszystko zrobią tak, żeby miał te rzekome zwycięstwo, te rzekome paręset tysięcy głosów, ponad 50%. No trudno, prawda? No ja jestem, śmieję się, bo naprawdę śmiejmy się, choćby świat miał potrwać tylko 2 tygodnie, choćby jeszcze 3 lata miało być z tym rządem. 3 lata, ja jestem przekonany, że to nie będą 3 lata. Po tych 3 latach to będzie następna kadencja. No ale właśnie, ale ja chciałem coś wesołego, krzepiącego na ten ciężki czas, więc wymyśliłem tak. Ja przecież wychowałem się w PRL-u, wiem jak to było, także proponuję, żebyśmy się przygotowali na taki PRL bis. Że to będzie trwało, wtedy też trwało. Na początku było fatalnie, a potem ludzie się przyzwyczajali, jakoś się dogadywali z władzą, i z cenzurą, i z bezpieką, ze wszystkim. No i ja uważam, że to tak będzie teraz. PiS po prostu teraz wygra, teraz prezydentura będzie Dudy, potem będą wybory następne. Kaczyński, on myślę, że jeszcze dotrwa wiekowo i już ludzie jakoś zaczną sobie żyć tak zwyczajnie jak za PRL-u, jak za caratu przez 130 lat zaborów. No ale jakie pokrzepienie w tym widzę? No chyba takie, że sztuka, kultura i sztuka. Otóż w PRL-u właściwie kwitła. Tak, wbrew cenzurze, wbrew ograniczeniom, dyktatowi partii, rządu, kwitła. Przecież najpiękniejsze, jakieś najważniejsze, największe osiągnięcia to są z tamtego okresu. I otóż moja nadzieja jest w tym, że teraz, kiedy znowu oczywiście będzie cenzura, oczywiście zlikwidują wolne media, nie będzie jakichś takich głosów wolnych, niepodległych, to będzie dokładnie tak jak w PRL-u. I przystosowani Polacy, przystosowani artyści, wtedy przecież, Boże, Wajda, Zanussi, Morgenstern, no kogo by nie wymienić, Kutz, wszyscy przecież oni szli na te układy z władzą, ale robili swoje, ale poprzez to, że nie było im łatwo, to im mózg im pracował, żeby tymi meandrami, sposobami, żeby jednak to swoje przesłanie filmów, sztuk, oper, książek jakoś przekazać, jakoś przeszwarcować. I z tego są naprawdę bardzo dobre rezultaty. Także cieszmy się. Wiem, makabryczny śmiech. Śmiech przez łzy, przez gardło. No ale śmiejmy się. Śmiejmy się, że jakoś to, kurde, będzie. A, tak patrzę tutaj. Tak, trzeba być dzieckiem. Trzeba być dzieckiem na te czasy. Ja się trochę martwię, jako dziecko już dosyć dojrzałe. Dałem sobie 3 lata na jakiś taki rozruch tej mojej kariery, bo ja ciągle debiutuję. No jako gej, no to nie będę miał łatwo, dlatego że przecież no władza postawiła na gejów. Tak, na sztandarze chyba powinien być pedałowania, tak jak to kiedyś już było. Na biało-czerwonym sztandarze i kto wie, czy nie będzie. No właściwie tak mentalnie i słownie, mass-medialnie, jeżeli chodzi o telewizję polską, no to już jest. Ale właśnie chciałem powiedzieć,
pocieszenie też i dla właśnie dla gejów, dla różnych innych, dla nieprzystosowanych, że w takim młynie, w takim piekiełku, jakim był IPRL, to jednak nawet i ci geje, nawet i ci inni, to chyba jakoś tak też sobie dawali radę. Jakoś też ich to krzepiło. Wydaje mi się, że wtedy to nawet choroby psychiczne nie były tak rozszalałe. Kto to wtedy słyszał o depresjach? Ja nie. O jakichś schizofreniach, może były, na pewno były. Ale też nie tak znowu nagminnie jak teraz. Czyli co? Jeszcze mamy następny taki atut na te nadchodzące okropne czasy pisowskie. Następny, tak, że to nawet na choroby psychiczne będzie pomagało. Takie dwie panienki, one mają życie przed sobą. Nawet nie wiem, czy one już nie głosują, to jakieś 14-latki. A przecież jakieś te życie będą miały, jakoś je sobie ułożą, jakoś je przystosują do siebie, czy siebie do tego nowego pisowskiego życia. Trochę się zachmurzyłem też. Geje. Otóż pomyślmy sobie o nas, biednych gejach, którzy są na sztandarze biało-czerwonym, pisowskim, że cała kultura w gruncie rzeczy, kultura, sztuka, literatura, masę różnych dziedzin, to jest usiana gejami, tak. Oni nieśli na barkach, na ciężkich, zgarbionych plecach swoje dzieła, tak, swoje wynalazki, swoje wielkie osiągnięcia. Tak, byli schronieni o czymś takim. Chowali się przed tą rzeczywistością, i jednak robili, nawet do szuflady pisali, nawet kręcili gdzieś tam do pudełka metalowego, gdzie taśmy się kiedyś filmowe przechowywało. I jakoś to szło. Rozgadałem się, jestem zbyt sentymentalny chyba, bo trochę się tak zasmuciłem. Aj. Niebo nad nami, piasek pod nami. Nie dajmy się, ale nie martwmy się. Będzie, wszystko będzie tak, jak mówiłem, źle, ale z tego zła będzie coś lepszego. Damy sobie wszyscy radę. Trudno. Musi to trwać jeszcze. Nawet ja, mimo że tylko 3 lata sobie dałem na karierę, ale przeciągnę to. Jeszcze następne 3 lata, do 93, a nie do 90. Także wszyscy sobie damy radę, ja też. A oczywiście na wybory ja pójdę. Bardzo trudno sobie to jako bezdomny, bez meldunku, ale jakoś sobie załatwiłem, wychodziłem sobie, odsyłali mnie to tu, to tam, chodziłem i wychodziłem sobie. Także wygra Duda, przegra Trzaskowski, ale jednak idźmy wszyscy na wybory i jednak głosujmy na Trzaskowskiego, naprawdę. To chyba tyle by było. Do następnego widzenia już po wyborach.